Jeżeli nie jesteś zadowolona ze swojego wyglądu, jeżeli nie jesteś zadowolona z siebie, jeżeli ciągle poprawiasz swój wizerunek, powiększając sobie wargi, brwi, rzęsy i ciągle ci za mało i ciągle masz jeszcze coś do zoperowania, do poprawienia, to proponuję, żebyś następne zoperowała sobie mózg. I to będzie jedyne słuszne rozwiązanie, ponieważ to, co robisz, chodząc po świecie niezadowolona, nie uśmiechając się na widok obiektywu aparatu fotograficznego, nie akceptując siebie taką, jaką jesteś, to odbierasz facetowi, z którym jesteś, z którym mogłabyś być, odbierasz mu ogromną ilość szansy przebywania ze szczęśliwą kobietą. Facet marzy o tym, żeby być ze szczęśliwą kobietą, zachwyconą, z uśmiechniętą, z kobietą, która pokazuje, jak jej jest cudownie, i on wtedy jest święcie przekonany, że to dzięki niemu. I dlatego posłuchaj mnie, jeżeli chcesz kiedykolwiek uszczęśliwić siebie, to zacznij od uszczęśliwienia faceta. Czym się uszczęśliwia faceta? Tym, że chodzisz po świecie zadowolona, uśmiechnięta, radosna, akceptująca siebie i świat. Jeżeli akceptujesz siebie i świat, to ten facet patrzy na ciebie jak na cud. Jak patrzy na ciebie jak na cud, to on się czuje cudnie i jest przekonany, że nic cudowniejszego w swoim życiu nie spotka. A skoro nie spotka nic cudowniejszego, to znaczy, że wie, że ma ogromne szczęście, że ma farta przebywając z tobą. I teraz informuję cię, jeżeli postępujesz odwrotnie, pokazujesz światu swoją niezadowoloną minę, jeżeli krytykujesz wszystko, co widzisz, żeby pokazać, że ty jesteś wyjątkowo zapoznana ze współczesną modą, ze współczesnym światem, że ty wiesz, jak należy się ubrać i ty wiesz, jak inne kobiety źle się ubierają i ty jesteś niezadowolona z tego, co dostałeś na talerzu, z pogody, która panuje, no bo mogłaby być lepsza. Jeżeli jesteś niezadowolona ze wszystkiego dookoła, to wcale nie pokazujesz, że jesteś księżniczką, a wprost przeciwnie. I dlatego zacznij od tego, co jest najprostsze. Zacznij od siebie. Podejdź do lustra, uśmiechnij się do swojego odbicia w lustrze i powiedz do swojego odbicia w lustrze, powiedz: lubię ciebie. Jesteś piękną, zmysłową kobietą. Niezależnie co o sobie myślisz, informuję cię, że to zdanie jest prawdziwe.
bo jesteś piękną, zmysłową kobietą tylko wtedy, gdy wierzysz w to. Uwierz!